bądź przed innymi na wyprzedaży rocznika 2018. Zaprasza Opel Delta Plus. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 18. Laureaci to są reprezentanci wielu środowisk, znakomite postacie, niesamowite życiorysy. Tak faktycznie wybór należał do 36-osobowej kapituły, która również reprezentowana była przez różne środowiska, i uczelnie wyższe, i polityków, i przedsiębiorców, i samorządy, i wiele środowisk, które miały wpływ na to, kto był nominowany, a ostatecznie kto został wybrany. Nagrałem w życiu, tego nie jest dużo, ale parę takich numerów, które mówią o tym, skąd jestem, albo opisują mocno sytuację miejsc, w których się wychowałem, jakieś kolory tego wszystkiego w taki specyficzny śląski sposób. Zawsze się odnosiłem z szacunkiem do tej takiej śląskiej spuścizny kulturalnej i muzycznej, więc wydaje mi się, że w tej mojej muzyce, jeżeli ktoś spoza Śląska chce znaleźć jakieś takie wejście do tego i co można tak na dobrą sprawę w większym formacie poznać, jeżeli się odniesie potem do tego, co robił Janek Strzech na płytach, albo co robił Kazimierz Kutz w filmach, albo Alojzy Lysko, albo Robin Najner z Robertem Talarczykiem na scenach teatru, no to ma wrota. Miałem okazję realizować plany, budować Katowice i dzisiaj z perspektywy czasu patrząc wstecz, myślę, że mogę patrzeć na to z podniesioną głową, dziękując tym wszystkim, którzy mi w tym pomagali, na czele z rodziną, wszystkimi radnymi, z którymi miałem zaszczyt współpracować. Kiedy choroba gwałtownie zatrzasnęła przede mną w szpitali operacyjnej, stanął mój syn, który podjął się realizacji testamentu religii w taki sposób, aby spełnić jego marzenie. Tak, religia zawsze pozostanie ikoną i moim przewodnikiem. I mogę Państwu z dumą i radością, mimo tego ciężkiego dnia, powiedzieć, że spełniają się marzenia. Dużo optymizmu i wiary. Dobrego roku.